Siemano, siemano, drodzy widzowie, z tej strony Dziadek Marek. Witam was na moim kanale. Oczywiście gramy w Farming Simulator 22 póki co, a znajdujemy się na najnowszej wersji mapy Hofbergmann. Byłem tu w sklepie kupić potrzebne im produkty. Także serdecznie zapraszam do oglądania. Pewnie już domyślacie się po ikonce, po miniaturce z odcinka, co będziemy robić. Będziemy pędzić bimber, proszę państwa, na wyspie, którą kupiłem, bo nie miałem jej przedtem kupione. Ona już istniała dawno, ale tam nic nie było, poza drzewami, nic więcej. Łowiska mam wszystko wykupione. Także ja już tam sobie przewiozłem fotel do siedzenia tylko. No bo już łódź wiadomo, miałem przed tym, bo łowiłem ryby przecież, nie? Także zapakujemy. Z doświadczenia wiem, że jedno wiadro, tam próbowałem właśnie sobie nagrać odcinek, a czy zobaczę, jak to tam będzie. No i jedno wiadro tak nie wystarczy, ale jak się pomylicie i nabierzecie wody, to potem z tego wiadra, kurde, nie idzie wylać, żeby na przykład ten zacier wyjąć z tego, nie, z tej beczki tam. No i takie to są heheszki, dlatego ja sobie kupiłem dwa wiadra od razu. Że to jest głupie właśnie, że jak się nabierze wodę, no to potem trzeba ją zużyć gdzieś, a no tak bezpośrednio to nie idzie wylać z wiadra, nie? Mimo to, że teren należy do mnie, nie? Albo ja coś źle robiłem, nie wiem, nie? Ale mniejsza z tym. Jedziemy na wyspę. Pasy zapniemy. Dobra, dobra. Pali maszynę. No i jedziemy. Życzę miłego oglądania. Jak się będę motał. Oby nie. Tutaj stoi pani z tym, kurczaki mi sprzedaje. Są dwa miejsca na takiej mapie, gdzie pani sprzedaje kurczaki. Tutaj. O. Specjalny samochód jest do tego. Jest taka naczepka jeszcze w sklepie, ja wam pokażę. O, tu jest ten samochód. Taką się prezentuję. I tu jest ten. Do niego taka przyczepka, nie? Której możecie trzymać właśnie te skrzynki z kurczakami, nie? Po prostu jak wam zabraknie, to z tej skrzynki pakujecie tam do samochodu, nie? Dobra, a my jedziemy dalej. Bo czas nagli. Oczywiście to nie jest mój oryginalny save, to jest save, żeby wam pokazać po prostu to wędzenie, czy wędzenie, to pędzenie bimbru, bo tutaj nie mam żadnych zwierząt, oprócz tych startowych, co są na gospodarstwie, te kury, nie? Bo po prostu tu trzeba będzie przywijać czas i a ja gram na Maze Plus i sobie nie mogę pozwolić na takie przywijanie czasu, nie? Też będziemy pewnie coś budować, jakiś domek czy coś, ale to w późniejszym czasie, że tak powiem. Dobra. Tutaj się nic nie zmieniło jako taką. No tylko się zmieniło to, że mamy wyspę, jakby powiedzieć to, interaktywną, że możemy coś tak na niej robić, nie? Ja jestem ciekaw, czy ja to zabiorę na raz. I tutaj trzeba pamiętać o tym, że jak coś ci tu wypadnie, to już tego nie idzie wyłowić jakby, nie? Znaczy, no,
kiedyś szło, jak mi tam spadła ta skrzynka z rybami tutaj właśnie, nie? To szło wyłowić. Ale teraz, jak tu próbowałem i mi wiadro wypadło właśnie i nie mogłem za grzyba tego wiadra podnieść, nie? Mimo to, że mam tą modyfikację Easy Developer Commons i tam jest silną rękę i nic, nie dał rady, nie? Musiałem po prostu save cofnąć, nie? Takie buty. Oj, nie tak. To co dziadek robisz? Dobra, odpaliło się wszystko, dobra. Komunczyk. Gasimy maszynę. Wysiadamy. Kupiłem sobie ten, wiecie? Kanister, bo ta polarna łódka, ona tyle pali, że masakra, nie? Chodź tu. My sobie go tu wciśniemy gdzieś. Czekajcie, jakoś tak go obrócę i tam go typie. O, udało się nawet. No i tu mam ryby. Nałowiłem sobie ryb. Ale dzisiaj zajmujemy się czym innym, nie rybami. Mamy kukurydzę. Okej. Chodź tu. Dobra, dobra. Tutaj ja używam tych shaderów od Jankusa. I tutaj patrzcie, jak to widać, nie? Gdzie ryby pływają, to dno, nie? Ale będziemy płynąć, to ja wyłączę na chwilę shadery, bo głupkowato to wygląda. Powiem wam szczerze. A na początku też się nie jornąłem, nie? O co chodzi, nie? Czy tu grzebali coś w teksturach, Andy grzebał, czy coś? Też myślałem, że coś nie tak jest, nie? Uda, żeby ci nie spadło. Okej. Cukier musi być. Dobra, te wiadra tu sobie między nogi sobie. Potegesuję, nie? No patrz. Chodź tu, ty cholero. Dobra. Oczywiście jedno na drugie nie idzie włożyć. No i to wszystko. Tak? Tak. Zgaszony, zgaszony. Dobra, pakujemy się. Kurde, pali maszynę. Płyniemy. Widzicie, patrzcie, jak to wygląda, nie? Tu wszystko widać, dno, wszystko, nie? Na chwilę teraz wyłączę te shadery, nie? O. Teraz lepiej jest, widać fajnie, nie? Ja tu przepłynąłem parę razy, jak mówiłem, ryby. Już tam paliwo mi schodzi, nie? O. Ale to nie jest, mam kanister, nie? Kupiłem sobie właśnie dlatego. Bo na tamtym save'ie mam wszystko, nie? A tutaj nie miałem, nie? Dobra, dobra. Ja już musimy nakręcać lekko, bo ona ma toporne skręcanie, że tak powiem. Dobra, myślę, że tak pięknie, bo to topniemy jeszcze. No ej, topniemy trochę, ja mówię. Co mi się tu nie utopił? Chociaż wiecie, przy brzegu to niby płytko, nie? Ale da się zwieść. Dobra.
Wiem, że muszę zapalić silnik, jak mnie to irytuje ten napis. Wyobraźcie sobie, grałem z kolegą, który ma PlayStation 4. Na mapie Blik. Jest taka fajna mapa. I no i z racji z tego, że on na konsoli, a ja na kompie, to on mówi, że pierwszy słyszy takie coś, żeby się napis pali właśnie, jak zgasimy silnik. Że on takiego monitu nie ma. Ja mówię, jak nie ma, że musisz mieć, wszyscy to mają. A on mówi, że na konsoli my tego nie mamy. Że oni nie mają tego napisu na środku ekranu, jak wyłączymy silnik, a siedzimy w pojeździe, to się nam pali, że musimy uruchomić silnik. Bez sensu to pisze. Po co zgasiliśmy silnik? Że nie chcemy, żeby chodził, tak? No. Ale monit nam pokazuje na środku ekranu, że mamy uruchomić silnik. A oni, te konsolowcy, tego nie mają, tego napisu. No. Ja nie rozumiem, dlaczego Giantsi nie mogą tego naprawić do tej pory. Po cholerę mi ten napis jest potrzebny. Przecież wiem, że zgasiłem silnik. Po to go zgasiłem. To nie muszą mi przypominać, żeby mam go zapalić. Jak będę chciał, to go zapalę. No ja takiego czegoś nie rozumiem właśnie, nie? Dlaczego po cholerę ten monitor nie się pali cały czas. Wiecie, ani sobie nie idzie fajnego screenshota zrobić, czy zdjęcia, czy w ogóle jakieś foci walnąć, bo ten cholerny napis jest. A żeby zrobić focie, to musi pracować ciągnik, czy jakaś dana maszyna. To jest głupkowate. Nie. No i to mamy, patrzcie, naszą drewutnię, że tak powiem. Ja wysłałem Andiemu to zdjęcie, tutaj tego. Ja mu napisałem, nie wiem, może to zmieni, może nie, bo to finalna wersja, także on już chyba nie będzie nic tu grzebał, ale mówił, że jakiś dodatek jeszcze od siebie da, nie? Bo chodzi o to, jak tu deszcz pada, no to deszcz pada przez te siatki tu, nie? No a to głupio wygląda, tu się ognisko pali czy coś, że tego ogniska to ten deszcz nie zagasi, nie? Z której tak głupio wygląda, nie? Ja sobie tu krzesło kupiłem, żeby sobie usiąść. No i co? Jak będzie deszcz padał czy coś, to ja zmoknę i tak, bo co? Bo tu dachu nie ma, nie? Fajnie to wygląda. Mi się to fajnie podoba, ale co z tego? Jakiś dach powinien sklepać z jakichś desek, nie? Takich, wiecie. No nie są spróchniałych, ale wiecie. Mało tu jest lasu. Trzeba wyciąć trochę i sobie zrobić dach, nie? No. Wiecie, gdybym umiał modelować albo coś, to bym to sam taki dach zrobił, nie? Wiecie, Giantsi sobie w edytorze sobie tam ustawił to wszystko i by miał, nie? Fajnie by to wyglądało, nie? Ale wiecie, wtedy jak ktoś by ze mną chciał grać czy coś, to bym musiał tą mapę całą udostępnić, nie? Bo wiecie, tutaj jak ktoś ingerujecie, jaki trudny wyraz, ja Polak, ja nie umiesz takiego wyrazu, no bo w tyle czasu mieszkam w tej Anglii i zapominam cię. Ingerować w mapie, o. No to cokolwiek zmienicie tutaj w mapie, to musicie koledze tą mapę przesłać po tym, nie? To jest to cała bolączka, wiecie, nie? No, także ja i tak mam przerobioną mapę, bo ja mam tutaj dodane w tym, gdzie się śrutę produkuje ze zboża, to tam mam dodane śrutę kukurydziana, żeby się robiła, nie? Z kukurydzy. I mam ten, dzięki Antonowi tutaj, nie mam, poradnik ma, żeby to sobie zmienić, nie? No oczywiście to jest dla tych, którzy grają na Maze Plus, nie? Tak samo mam tutaj zrobione, że Hobbergman się odpala tylko i wyłącznie z Maze Plus, nie? Jeżeli ktoś nie ma Maze Plus, tak jak wysłał w przypadku tą mapę moją komuś, a on by nie chciał grać na Maze Plus, no to trudno, nie? To nie będzie w ogóle grał, nie? Mam tu w definicjach wpisane, że jak mapę się tą odpala, że musi być Maze Plus, nie? To się nazywa Independence, czy coś takiego, że to jest plik wymuszony. Można go usunąć, ale to trzeba edytować mapę znów, nie? W mapie, zedytować w moddesku, nie? Po
prostu te mody, które mapa, żeby dobrze funkcjonowała, to są potrzebne dane mody, nie? Które bez tych modów mapa będzie chodzić, ale nie będzie w 100% funkcjonalna, o tak powiem, nie? Dobra. Ostatnie wiadro, tu się trochę naważa, ale dobrze, to blisko jest, nie? Chodź tu wiadro. Okej. Okay. Tak żywicie, rozumicie. Takie to są heheszki. No, 16 jest ten. To fajnie, bo się zaraz będzie robić szarawo. Dobra, to wiadro co tu postawię. Teraz tak. Teraz bierzemy sobie kukurydzkę. Jak to gdzie wygląda? Czekajcie, tak to chyba się rozdzieli. Nie wiem. O! Sika! Coś tam. Fajne. Dobra. Jeden worek. Można jeszcze dosypać? Ja nie wiem. Czy można? Ale spróbujemy, dlatego kupiłem dwa worki, nie? W razie W. Jo, można, ale trochę. No dobra, tam trochę się dosypało niby, czyli jeden worek to jest pełna ta beczka cała, nie? Teraz cukier, zobaczymy ile cukru się nasypie, czy też cały worek zniknie? Tak, czyli jest 25, widzicie, 24, czyli leciutko trzeba z drugiego worka dosypać jednak, nie? Żeby było całe 25, nie? Bo to pokazuje, że jest ten, nie? O, widzicie, 25. Czyli następnym razem, jak będziemy to dosypywać, to nam i tak zabraknie już. Więcej nam zabraknie, nie? Już nam dwa zabraknie. No i dobra, podpowiadacza tu włączyć trzeba. I co teraz? No R, włącz. A, wody nie ma, widzicie? A wodę na początku nalałem, a zapomniałem o tym, nie? Dobra. A ciekawe, ile wody tu przyjdzie. Dobra, a tu będzie pisać, czy nie? Zobaczymy, czy jeszcze wiaderko trzeba dopełnić. No łap się. Dobra. Czy się jeszcze tam doleje ta woda? Jak najbardziej. A, czyli woda 150. No i widzicie, i teraz... Teraz jest takie coś, że została mi woda. I jej nie idzie wylać bezpośrednio. Patrzcie. No, i chodzi o to, że ja kupiłem to drugie wiadro. Że wiecie... Że jak tu się skończy ta produkcja, to ja będę mógł z tego wiadra stąd to wytegecować, nie? Patrzcie, się jeszcze trzęsie to, nie? Tam jak pracuje. Dobra, R. No i dobra, i teraz co? Czekamy, jak to się będzie tam robić. Czyli teraz można jakby przyspieszyć czas. To też uczynimy. Jest która godzina? Grze 16, no 17, dajmy na to. Dobra, ja sobie to krzesełko wziąłem, patrzcie, bo tu sobie można ładnie usiąść. No i sobie siedzę, nie? Jak gość. No i dlatego taką miniaturkę zrobiłem, nie? Że tu siedzę sobie, nie? Dobra, ale my nie będziemy siedzieć, bo my tu musimy iść zobaczyć, kiedy to się robi. Się znaczy się, jak to tu działa, o. O kurde, ciemnica idzie, trzeba włączyć świateł. Okej. Okay. Fajnie wygląda, nie? Światełko. Tych bajera, pompka z rowera. No, jeszcze wilków nie ma. Dobra. No i tutaj mamy, jak się produkuje, nie? Działa, czyli żeby się zrobił zacier ogólnie, to potrzebna jest jedna doba. Tego, co mi wiadomo. Czyli
na przykład przyjeżdżacie sobie tutaj, no jak teraz o 15, to o 15 będzie prawdopodobnie następnego dnia już gotowe, nie? Czyli jeden cały dzień, 24 godzin, nie? Ale to się zrobi zaciel. A jeszcze, żeby wyprodukować bimber, to też jeden dzień potrzebny jest, nie? Także jak tutaj pierwszy raz to robicie, to musicie czekać jeden dzień, tak? Żeby się zrobił zacier, ale jak już następny wrócicie, nie? I zrobicie sobie ten bimber, to w trakcie jak się będzie robić bimber, to tu też już się produkujecie, już będzie łączność, taka ciągłość jakby, nie? To już tu nie musicie być, nie? Bo jak się będzie tutaj bimber kapał tam, nie? To tu też się będzie robić produkcja, tak? Także nie musicie tu siedzieć dwa dni. Po prostu potem włączacie tutaj ten zacier, żeby się robił. Tu się bimber też będzie produkował, to może stąd iść do swoich prac innych, tam robić sobie coś, nie? Na gospie, nie? Czy tam, nie wiem, co, nie? Tu nie musicie siedzieć dwa dni, nie? Tylko tak dla was właśnie ten safe przygotowałem, że ja tu czas muszę przewijać, nie? No. Mógłbym się iść przespać do domu, ale nie z tym się tabować ciągle, nie? Takać tu i tam. Dlatego tu siedzę, nie? Dobra, to już można wyłączyć to światło. No widzicie, zostało 9. Widzicie? Czyli pełna doba w fakcie. 8 rano jest, a zaczęliśmy o 15, liczyłem, nie? No prawie, nie? Całe te. Bo jeszcze będziecie musiał wody dolać, widzicie, bo to chyba nie starczy. 8 litrów zostało. No, wody zabraknie. Ciekawe, czy się co odkryje, jak zabraknie. O, no odkryło się. Ale jeszcze 6 litrów zostało. I czekajcie, czekajcie. Dobra, dobra. No i teraz tej wody trzeba dolać z dup, nie? Dlatego być może to, co mi zostało w tym wiadrze, to akurat trzeba dolać. Wiecie, akurat trzeba dolać. Widzicie? Bo patrzcie. No i dobra, mam wody 99, nie? Okej. Okay. No i to znów trzeba włączyć, nie? No i czas, nie? Przyspieszymy znów. Bo zaczęliśmy, no mówię, przed 15 to ten dziś było, nie? No i to się o 15 skończy, czyli będzie 100% wszystkiego. 200 litrów powinno być, czy tam więcej, nie? No, 200 litrów jest. Czyli nam zostaje jeszcze 5 litrów i 5 litrów, aha. Czyli jeden worek trzeba wsypać cukru i jeden kukurydzy. I to jest w sam raz. Nie trzeba tam dosypywać, jak ja dosypywałem z tego drugiego worka. Bo chodzi o to, że ten, nie? Czekajcie, muszę czas zwolnić. Bo chodzi o to, że wtedy wam to i tak zostaje tutaj. Widzicie, pisze 5 litrów. I 5 litrów cukru zostało na mnie. Dobra. Teraz podpowiadacza włączymy sobie znów i bierzemy to wiadro i tu gdzieś... Tu w tym jakimś miejscu to było, ja pamiętam gdzieś, nie wiem gdzie dokładnie, ale... O kurde, nie wiem. Tu jest R. Można postawić to wiadro i teraz jest R, nie? Naduszamy, rozpocznij napełnianie, nie? Dobra, mamy to. I teraz idziemy tutaj, do tego kotła. No i według mnie Andy się tyle tutaj na... zrobił fajnie kawał dobrej roboty, ale mógł tutaj... Czekajcie. Ja wam ten zrobię. O, mógł tutaj jakieś drzwiczki zrobić, nie? Żebyśmy podeszli teraz, jak ja podchodzę, nadusili lewy kontrol myszki, by się otworzyły po prostu, nie? Bo tutaj akurat nie ma ani żadnego wlotu, ani tutaj nie ma. No to gdzie ja to mam dać? No to tak głupio wygląda, bo teraz wezmę wiadro. I co? No i co? Jak przychylę? Patrzcie. O! No
to ja to na ziemię mam wytegesować, no to trochę bez sensu wygląda, nie? Także już chociaż mógł te jakieś dźwiczki zrobić takie fajne, nie? Czekajcie, gdzie to było, tu gdzieś? No, rozpocznij napełnianie, ry, nie? No i to całe to musimy, tyle się tam da, to musimy tam to tu wszystko zrobić, nie? Okej. Okay. Ry. No to już nic nie ma chyba. No aha, to zostały te 5 litrów, zostało, nie? No, dobra. I teraz to resztę. Zanim włączymy tamtą produkcję. O kurde, wór mi spadł. No patrz. No, ty worku robisz. Jeszcze został? Coś tu nie pyknęło. Dobra. Nie wiem, o co chodzi. Dobra. Cukier damy. No patrzcie, widzicie, to już mniej. Aha, okej, okay, dobra. Dobra. Wody dolejemy. Tu chyba nic nie ma. Dobra, ale stąd. To zostawimy tu. I teraz, zanim ja włączę ten kocioł warzelny tam, nie? To tutaj też włączymy tą produkcję, nie? Nie ma więcej na miejsca na wodę, okej. Okay. Dobra. No i teraz przykrywamy to, R. To się tu robi, a my tutaj włączamy, nie? R. O, mamy ognicho. No i cóż, tam się robi i tu się robi. Patrzcie, tu już leci woda, nie? Woda. No bimber leci. Patrzcie. No i co, musimy sobie czas przyspieszyć, czyli to też będzie jedna doba, podejrzewam, nie? Cztery litry. 5. No i się powinna nam zrespić ta, nie? No skrzynkę tutaj właśnie gdzieś, nie? No tych, nie? No i w tym czasie, na przykład jak tu już leci bimber, to możecie to zostawić i przyjść na następny dzień. I możecie sobie iść teraz do swoich zajęć tam normalnych, nie? Robić tam coś na gospie, nie? Na przykład, nie? Nie musi tu siedzieć, tylko ja chcę wam pokazać po prostu, nie? No, tu ognisko jest, patrzcie. Na kotle jest 80 stopni, więcej nie może, bo by się zagotował, bo by się wygotował, wygotowałyby się procenty, że tak powiem. Także temperatura musi być 80 na zegarku, jest. Dobrze, że fajną pogodę mamy, bo nie pada właśnie przez ten, nie? No i tutaj się powinna zrespić skrzynka, nie? Ale nie wiem kiedy dokładnie. 42, chyba jak będzie 50, też podejrzewam, tak? Zobaczymy. 50 litrów. O, widzicie? I się zrespiła. Jest 50 litrów, nie? Tutaj jest bimberek nasz. I chodzi o to, że na następna się skrzynka też zrobi, nie? To są dwie skrzynki. To jest z tego jednego kotła będzie, nie? Produkcja jest, nie? Czyli tego jednego worka da dwie skrzynki bimbru, który waży 50 litrów, a za 1000 litrów bimbru no oczywiście u księdza się na pewno sprzedaje, bo to więcej niż pewne, nie? Bimber. No, kościół u księdza, patrzcie, 37 tysięcy, ale to jest za 1000 litrów, pamiętajcie. A
a jedna skrzynka ma 50 litrów. No to wiecie, nie? Jak to cena jest, nie? Ale mniejsza z tym, a i tutaj w gospodzie, u Makarego, nie? Tam, gdzie jest ten, gdzie sprzedaje mi piwo. Do tego pubu tam, nie? No dobra, to jest tak, taka cena, ale przypominam, że teraz na jakim ja poziomie gram, czekajcie, bo ja nie wiem, nawet sam nie wiem. Bo to jest testowy. Czekaj, to nie to. To jest testowy, nie? Na łatwym gram. Teraz. I zobaczymy, jaka będzie różnica. Wam też potem powiem. No i ja, są dwie, nie? I teraz tu produkcja zatrzymana jeszcze? Nie, jeszcze jest. Widzicie? Jeszcze jest 12 litrów zostało. Znaczy 6, 5. No i się po prostu skrzynka, koniec jest, nie? Działa. Widzicie? I samo wygasło. Patrzcie, temperatura schodzi. Fajnie to jest zrobione. Dobra, czas możemy zamknąć tutaj. Patrzcie, jak fajnie schodzi, co nie? No, także mamy dwie skrzynki. Mamy dwie skrzynki i bierzemy. Czyli, tak jak mówiłem, dwie skrzynki z tego, nie? Z jednego worka cukru i z jednego worka kukurydzy. I teraz idziemy to sprzedać. Widzieliście, no ceny się jakby tako, jakby to nie różnią się zbytnio, nie są tam, że tu, no ale jest konkurencja, czyli mamy dwa punkty skupu, jakby nie patrzeć, nie? Żebym tego nie zgubił tam gdzieś. Mamy dwa punkty skupu. W kościele. Piąc wszystko żłopie, także nie ma się co dziwić. Piwa, wina, wszystko chleje. No i... I teraz tam też produkcja wygasła. I teraz idziemy tutaj to włożyć do łódki. I możemy z tej beczki wybrać ten zacier, włożyć znów do kotła, znowu wrzucić ten, uruchomić te dwie produkcje, no i sayonara, i nie musimy tu siedzieć, nie? Bo wiecie, bo tu też nie nawalicie do tej łódki, nie włożycie 20 tysięcy skrzyń, bo się utopicie z tym, nie? Chodzi o to. No. O kurde, a co ja teraz zrobiłem? No kurde, ja chciałem tu położyć, a nie tak. Bo chodzi o to, że wiecie, bo tu nie ma pasów, żeby zapiąć to. Jak ja wam mówię, jak to spadnie wam do jeziora, to tego nie złapiecie. Także trzeba z tym jeździć, bo to jest drogę. Cholerę, jak z jajkiem, jeszcze gorzej. Patrzcie, bo one tam normalnie, one się trepią, nie, te skrzynki. Czy tam ruszają, nie? No nie wiem, ale tu trochę tych skrzynek można było nabrać, znaczy nie wiem, 2, 4, 6, może 10 by tu weszło, nie? Czego jeszcze nie sprawdzałem, nie? Także nie mogę powiedzieć. No i patrzcie, ta motorówka spaliła. Dwa w tamtą z powrotem, tu i tam i zobaczcie, już pół baku nie ma, nie? Ale mam karnister, który ma 20 litrów, nie? Dobra, teraz zobaczymy tą sprzedaż jeszcze. Tak jest, to jest spoko grafika, ale moim zdaniem jest za kolorowa, nie? Wiecie, nie? Dlatego ja te shadery używam, nie? Teraz włączę, o, widzicie? Jest całkiem inny ten, nie? O, tak nie ma. I tak tu jest trudno widać właśnie, nie? Dobra. Dobra, dawaj te. No patrz, no wyjdź, Stefan. Okej. Okay. Jedną. Pojedziemy pierw do tego, nie? Czy nie? Do... tam, gdzie będzie drożej pojedziemy, ale do księdza pojedziemy, bo to fajnie tam wygląda, nie? Znaczy fajnie... Kurde, jeszcze zbiję te słoiki, kurde, będę miał.
kurde, ile czymś to dziwnie chodzi. Ile mam FPS-ów tu? 54 przez te skrzynki cholerne. Patrzcie, weszłem do tego i 100 ileś od razu jest, nie? To jest dziwne. Do przodu jedź, panie. Patrzcie, 90, 100, 100. Na Holberman, patrzcie, 100 FPS-ów ponad. No ale tak, to jest czysty safe, nie? Chociaż wszystkie maszyny tutaj są startowe, nie? Co mam na gospie, wszystkie maszyny. I ten to jest, nie? Ale tak skacze, nie wiadomo, nie? Dobra, my jedziemy do księżulka. Okej. Księżurek wszystko bierze. No stoi tam. I oczywiście nawiany, nie? Dobra. Git malina. I teraz zobaczymy ile dostanę na, jakbym grał na łatwym poziomie, tak? Za tą jedną skrzynkę. Zapraszam, ludzie. Ja idę księdza tutaj. Patrzcie, dostaliśmy a mu się odbiło od razu. 1860. Dobra. I teraz wam coś pokażę. 1860. Okej. Okay. A ja na swoim save gram, ja zawsze gram na trudnym poziomie. Nieważnie na jakich mapach, zawsze mam poziom trudny ustawiony. Patrzcie. 620. Tylko. Czyli. Oj, tutaj jeszcze można będzie brać, widzicie, kompost się robi, będzie można brać kompost stąd, nie? Wywozić. Jakie jest moje zdanie? Moje zdanie jest takie, że Farming Simulator 22, Giantsi, powinni to zablokować. O czym mówię? Mówię o tym, że na przykład ja gram na wysokim, jestem na tym save'ie, teraz jak jestem, jak zapiszę grę teraz, o, w tym momencie, to już powinienem nie móc przejść sobie na jaki ja chcę, bo ludzie w ten sposób oszukują. Nie mówię, że wszyscy, nie wrzucam wszystkich graczy do jednego wora, ale tak robią, że po prostu produkty wszystkie z gospodarstwa, jak zboża tam czy coś, wszystko sprzedają na poziomie łatwym, i potem sobie przełączają na wysokim i się chwalą, że grają na wysokim poziomie, nie? Na poziomie trudności, na gospodarstwie grają na wysokim poziomie. To dla mnie jest głupkowate, bo siebie oszukują i innych, a przede wszystkim siebie. Dlatego moim zdaniem, jeżeli ktoś zaczyna rozgrywkę, wchodzi na pierwszą mapę i na niej zaczyna rozgrywkę, tam wszystko sobie ustawia, właśnie pory roku i tu wszystko normalny, tam wszystko sobie ustawi i zawsze zapisuje. W tym momencie, jak sobie ustawi, że wysoki i zapisze grę, to po prostu nie ma możliwości, według mnie, cofnięcia się na łatwy, albo na łatwy, albo na normalny. Nie ma już takiej opcji, żeby zmienić sobie trudności gospodarcze, jeżeli już się zapisało grę. No niestety, sorry Winnetou, ale musisz zacząć rozgrywkę ponownie. Tak powinno być moim zdaniem zrobione.
Bo to nie jest fair, że takie coś jest, że sobie można zmieniać, można sobie zmieniać ten poziom łatwy z trudnego, trudnego na łatwy. To trochę nie poszło im. Tak nie powinno być. Mają te słoneczniki do zabrania, kukurydza. Ciekawe, czy ja tu mam zrobione te, mi się te, chciałem zobaczyć. Nie, ja tu nie mam autodrive'ów, żadnych kursów chyba zrobionych. No bo to jest safe, a ja nie mam przyniosłe autodrive'a właśnie, nie? Dobra. Także tak to jest, moi widzowie. Ja tym... Kurde, jakie tu są wyskoczki. O, panie. No droga, powiem wam, że tu nie jest pyszna. Także ja będę kończył ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, to prosimy o łapkę w górę oraz zasubskrybować mój kanał, żebyście byli na bieżąco z materiałami. No i cóż, życzę wam miłego dzionka i do następnego. Trzymajcie się, cześć.